na miejscach. Prawo i Sprawiedliwość o poranku kontratakuje konkretami Tuska. Mamy te konkrety. Konkrety wstydu Tuska. Tak przekonuje premier Mateusz Morawiecki. A my skupiamy się na partyjnych programach, które w weekend pokazać mają i PiS, i Koalicja Obywatelska, i Lewica. Za moment w porannej rozmowie Włodzimierz Czarzasty. A wcześniej w faktach zatrzymani za organizowanie nielegalnego przekraczania granicy białorusko-polskiej. Kampanijna walka na programy wkracza w decydującą fazę. W nadchodzący weekend swoje wyborcze hasła i pomysły przedstawią Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska i Lewica. Choć wie co dopiero jutro, to już dziś partia rządząca planuje ujawniać kolejny punkt programu, tyle że Koalicji Obywatelskiej. W porannych faktach teraz Roch Kowalski. Dzień dobry. Rochu. Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście zdobyło hasła i konkrety Platformy? No tak nie do końca. To bardziej strategia czarnego PR-u niż rzeczywiście kampanijne szpiegostwo. PiS wstrzymało prezentację kolejnych swoich haseł tylko po to, żeby skoncentrować się na programie Platformy. Chociaż jak się okazało, nie na tym aktualnym programie, który Platforma miała prezentować jutro, a tym z 2011 roku, z obietnicami sprzed 4 lat, z czasów opozycji. Konkrety wstydu Tuska. To 100 spraw, z których ponad 90% nie potrafił lub nie chciał załatwić. Ale kilka zrealizował. Wyższy wiek emerytalny, zabranie oszczędności z OFE. Tak w internetowym nagraniu przekonywał premier Mateusz Morawiecki. Od poniedziałku partia władzy przedstawiała własne pomysły na zdobywanie wyborców, m.in. poprzez obietnice poprawy szpitalnego jedzenia czy odświeżenie osiedli z Wielkiej Płyty. PiS wszystkie swoje propozycje przedstawi jutro w Końskich, Koalicja Obywatelska także jutro w Tarnowie, a Lewica będzie prezentowała swoje pomysły na zmiany w prawie pracy. Grupę przemycającą cudzoziemców z Białorusi do Polski rozbiło Centralne Biuro Śledcze Policji. Zatrzymano, jak mówiliśmy, 4 osoby. Krzysztof Zasada z nowymi informacjami w tej sprawie. Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry. Wiemy, kim są zatrzymani. Tak, to młodzi mężczyźni w wieku od 19 do 33 lat. Z ustaleń śledczych wynika, że dwóch z nich ma powiązania ze środowiskiem pseudokibiców jednego z lubelskich klubów sportowych. Wiadomo, że członkowie grupy organizowali przerzuty przez granicę, umawiali się z cudzoziemcami w odludnych miejscach i samochodami osobowymi przewozili ich do Niemiec. Za ten transport pobierali minimum 1000 zł od osoby. Według prokuratury mogli w ten sposób działać co najmniej od 2 miesięcy. Wszyscy trafili do aresztu. A film z tej policyjnej akcji CBŚP możecie już teraz zobaczyć na rmf24.pl. Fakty RMF FM. O tym się mówi. Czas na poranną rozmowę w RMF FM i internetowym radiu RMF24. Robert Mazurek, jego gość. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Kłaniam się nisko wraz z marszałkiem Sejmu, wicemarszałkiem Sejmu, panem Włodzimierzem Czarzastym. Dzień dobry Państwu. Ja się kłaniam niżej, bo siedzę niżej od pana redaktora. Najdroższy panie przewodniczący, że tak zagaję. I to najdroższy nie oznacza tylko, to nie jest tylko przejaw mojej gigantycznej wręcz sympatii do pana i do całej formacji, ale również do tego, no, proszę Państwa, ja przejrzałem obietnice Lewicy. To jest fura pieniędzy. To jest fura pieniędzy, którą chcecie rozdać, więc pan jest najdroższy ze wszystkich partii. Chcecie rozdać jeszcze dodatkowo prawie 230 miliardów, 227, na tyle was wyliczył Money.pl. To jest, proszę pana, dokładnie 1/3 budżetu. Fiu. Czapki nie, z głów. Ale absolutnie. Tak. Tak, oczywiście. Po pierwsze, ani Platforma, ani PiS jeszcze nie ogłosiły swojego programu. Myślałem, że was przebiją? Nie, tylko wie pan, ja to zawsze dystansik. Nie ogłosiły programu, zobaczymy, co będzie w sobotę. Po drugie, te dane są dotyczące całościowego programu, czyli na przykład, jeżeli ogłaszamy, że w przeciągu 5 lat powinniśmy wybudować 300 tysięcy mieszkań na wynajem, to jest 100 miliardów. Zostało włożone to w jeden rok wyborczy. Nie, niewiele. Teraz, po 20 miliardów rocznie mówię. Teraz proszę pana, następna sprawa. To mówimy, że dobrze by było, gdyby poprawiła się służba zdrowia. Podnosimy w związku z tym udział służby zdrowia do 8% w PKB i to jest 120... Ale dlaczego tylko 8? I to jest 120... Przecież może pan sobie strzelić nawet 13. Z prostego względu. Dlatego, że ludzie na skomplikowane operacje czekają w tej chwili po rok. Tak, ale jakby było 13% na służbę zdrowia, to by nie czekali w ogóle. Wszystko można obśmiać. Nie, ja nie śmieję się, tylko ja patrzę na przykład na to. Nie, ale porozmawiajmy o konkretach w takim razie. Pana, ale mówi o konkrety, to proszę bardzo. Chcecie podnieść
pensję minimalną do poziomu 2/3 pensji średniej. Tak jest. To by, wie pan, ile to by dzisiaj wychodziło? Proszę pana. To ja panu powiem, bo pan oczywiście nie musi tego wiedzieć. Średnia, wie pan, ile wynosi średnia pensja w Polsce? Proszę pana, 5 tysięcy. Myli się pan, 7 600 zł. Na rękę. 7 600 zł, to dobrze, oznacza... Dobrze, brutto, brutto. Tak, tak? Wszystko mówię, wszystkie pieniądze dobrze, są pieniędzmi brutto, proszę pana, ale... bo od wszystkiego trzeba płacić podatek na wasze pomysły. To oznacza, że gdyby rządziła lewica i chciałaby to zrealizować, to pensja minimalna wynosiłaby 4624 zł. Brutto. Brutto. Proszę pana. W tej chwili jest 3600. Jak pan chce podnieść pensję minimalną ale... o 1000 zł? Pan przedsiębiorca. Proszę pana, może pan to powiedzieć ludziom, którzy milionowi 800 tysięcy ludzi w Polsce żyje w skrajnej biedzie. Skrajna bieda to jest coś takiego, czego pan i ja, myślę, rzadko widzimy. Ani nie doświadczyliśmy w życiu, to tak prawda. Jest. To jest poniżej 600 zł na osobę miesięcznie. Za lekarstwa ostatnio zapłaciłem miesiąc temu 640 zł miesięcznie. Mnie na to stać. Niech pan wśród tych ludzi jest 350 tysięcy dzieci. Niech pan powie tym ludziom, z punktu widzenia świetnie zarabiającego, mówię też o sobie, żeby była jasność, świetnie zarabiającego dziennikarza albo polityka, że nie będziemy wam podnosili absolutnie pensji minimalnej, że możecie pracować, proszę pana, były już takie czasy, że ludzie pracowali za 4 zł za godzinę. Panie marszałku, zwracam się do Włodzimierza Czarzastego, przewodniczącego Lewicy. Panie marszałku, ale skoro to tak działa, jak pan mówi, to podnieśmy pensję minimalną nie do tego poziomu. Podnieśmy ją do poziomu 2000 euro. Proszę i niech pana, ludzie żyją jeszcze lepiej. Skoro to jest takie proste, że wystarczy stąd wziąć i rozdać ludziom, to rozdajmy te pieniądze ludziom. Dlaczego lewica jest taka skąpa? Proszę pana, w Polsce jest 500 geriatrów. Jeden geriatra na 20 tysięcy ludzi. Nie odpowiada pan w najmniejszym pana, stopniu na pytanie. Nie, właśnie odpowiadam w sposób mądry. Aha. To znaczy nie może być tak, że nie można mieć marzeń, że nie można przekazywać... Pan myli teraz marzenia małego Dyzia z programem partii politycznej. Jeżeli partia polityczna, którą pan kieruje, mówi, że podniesiecie pensję minimalną o 1000 zł, mówi, że każdemu, że będzie stypendium dla studenta 1000 zł. To ja pytam, czy na przykład dla każdego studenta, czy dzieci milionerów też będą dostawać stypendia? Nie będą. Czyli to się nic nie zmieni wobec tego, co jest. Proszę pana, ja mam do pana taką prośbę. Można mówić o każdym polityku, że jest małym dyziem albo i nie powinien mieć marzeń. Kiedyś były takie marzenia, żeby był 8-godzinny dzień pracy. Kiedyś były takie marzenia, pamiętam jak byłem młody, żeby była wolna sobota. My w tej chwili mówimy na przykład, że dobrze by było pracować 1 godzinę mniej dziennie za te same uposażenia. Wie pan, trzeba mieć jakąś wizję świata. Tak, tylko, czy pan uważa, nie mówi o czy pan, wizji świata, czy pan, tylko o konkretnych tak, pomysłach na wybory, Bo na to są, proszę pana, potrzebne pieniądze. Panie marszałku, to jeszcze jeden z waszych. Ale niech pan da mi się wypowiedzieć, bo mówi pan o pieniądzach. Tak. Czy pan wie, że 13 800 000 ludzi w Polsce jest wykluczonych transportowo, czyli nie ma dojścia do pociągu ani do PKS-u? I możecie mówić, może każdy mówić, że nie są potrzebne środki na ochronę służby zdrowia, nie są potrzebne środki na transport, ale powiedzcie to tym ludziom, którzy, żeby jechać do szpitala, muszą jechać 100 kilometrów, nie mają swojego samochodu i nie stać ich na prywatny transport. Powiedzcie to ludziom, którzy są w kolejkach do lekarza, pytanie? Proszę pana, przez pół roku, tak? I pan mnie się pyta, dlaczego lewica chce podnieść świadczenia publiczne i zrobić je na dobrym poziomie? Niech pan to powie nauczycielom, panie którzy pracują w czterech szkołach. Pan byłby łaskaw czasami odpowiedzieć na jakieś pytanie? Panie marszałku, bo... Wystrzegajcie się partii i ludzi, którzy mają proste odpowiedzi na trudne pytania. Tak jest. Cytowałem pana. Tak jest. A teraz zacytuję pana koleżankę, panią Magdalenę Biejat. Już w pierwszej kadencji chcemy budować mieszkania i chcemy ich wybudować 300 tysięcy w bardzo prosty sposób. Państwo przeznacza na to pieniądze, samorządy budują.
Skoro to jest takie bardzo proste, to po pierwsze, dlaczego wszyscy inni przed wami to tumany i tego nie potrafili? Dobra, już. I dlaczego wy, jak rządziliście, też nie wybudowaliście tych 300 tysięcy? Oraz pytanie pomocnicze, dlaczego pana, wasi samorządowcy nie budują tych mieszkań? Ale proszę pana, kilka odpowiedzi. My jak rządziliśmy, to znaczy jakiego pan etapu używa i myśli? Bo pani Magdalena Biejat jest młodą polityczką. Pan ja jest politykiem hiperdoświadczonym. Ja nie jestem młodym politykiem. Pan jest politykiem od zawsze. I chciałem panu powiedzieć, na przykład w dekadzie Gierka wydaje mi się, że zbudowano najwięcej mieszkań. Ale teraz, jeśli chodzi o polityków z dekady Gierka, teraz, to po nich sięgacie na listy. Jerzy Jaskiernia jest, ale proszę serdecznie pana, pozdrawiam proszę pana. Ale teraz po transformacji. Teraz musimy przejść do RMF24. Po transformacji. Włocławek. Wybudowaliśmy tanie mieszkań. Nie ma kto rządzi we Włocławku, proszę państwa. We Włocławku rządzi Platforma Obywatelska. Prezydent buduje to odpowiedzialny z lewicy, Krzysztof Kukucki. O tym wszystkim porozmawiamy w RMF24 w interi.pl. Serdecznie zapraszam. Kontynuując odpowiedź na pana pytanie. Włocławek to jest świetny przykład, bo pan podaje przykład wiceprezydenta. Pan Tomasz Trela, pański kolega partyjny, był tutaj w studiu. On był wiceprezydentem Łodzi przez lata. Ja mu pokazałem, że nie wybudował w Łodzi nic, literalnie nic. I pan mi mówi, że lewica buduje mieszkania socjalne. Dlaczego poseł Trela, który jest waszym liderem, nie wybudował żadnego? Dobrze. I cała masa waszych samorządowców nie buduje nic. Dajcie przykład Włocławka, gdzie platformerski prezydent wybudował mieszkania. Dobra. Po pierwsze, nie platformerski prezydent, tylko wiceprezydent Krzysztof Kukucki do tych spraw. I to miał w programie. Po drugie, proszę pana, Dąbrowa Górnicza, duży program mieszkaniowy. Prezydent Bazylak, Częstochowa, duży program mieszkaniowy. Prezydent. To znaczy, ile mieszkań oddano? Proszę pana, oddano we Włocławku, pamiętam te dane w tej chwili. W Dąbrowie Górniczej poproszę i w Częstochowie. W Dąbrowie Górniczej. Nie znam danych dokładnych. No to dobrze, pan, ale niech mnie pan nie łapie. To jest tak jak hasło, jak PiS. Dobrze, PiS przecież pana, milion mieszkań budował. Ale byłem przed chwilą, dwa miesiące temu, następne mieszkania na wynajem były, jest program w Dąbrowie Górniczej. Ale wróćmy do tego, do tych 300 tysięcy mieszkań i Magdaleny Biejat. 90. Mówi, to jest bardzo proste. Dobrze, to jest proste, bo w wystrzegajcie się, proszę państwa, partii, którzy mówią, że to wszystko jest bardzo proste. Zacytuję Włodzimierza Czarzastego. I czasami nie da pan odpowiedzieć. No panie marszałku, niech pan mówi da odpowiedzieć. No mogę panu powiedzieć. 76 tysięcy mieszkań budowa jest zapisana w KPO. Na mój wniosek. KPO. Jeżeli będzie zmiana władzy, natychmiast przyjdzie KPO. 76 tysięcy mieszkań. Ta ręka proponowała te zapisy i jest to umieszczone. Pyta pan się o szpitale. 5 miliardów złotych jest przeznaczone ale o usługi publiczne. 5 miliardów i o szpitalnictwo i o ochronę zdrowia. 5 miliardów jest zapisane w PKO. 76 tysięcy mieszkań jest w KPO zapisane. Proszę pana, czy to znaczy, że to już jest prawie 1/3? To jest po prostu taka sytuacja. Byłem w Wiedniu, widziałem 220 tysięcy mieszkań wybudowanych na tani wynajem. Nikt w Polsce nie ma lepszego programu mieszkaniowego. Program mieszkaniowy PiS-u i Platformy polega na tym, że się dopłaca do odsetek. Wie pan, jaka jest zdolność kredytowa w Polsce? 70% ludzi nie ma zdolności kredytowej, ale powie panu więcej, bo może pan tego nie wie. Te 30%, które ma mieszkania. W związku z tym, jak można rozwiązywać problemy mieszkaniowe, dopłacając do odsetek, jeżeli ci ludzie, którym potrzebne są mieszkania, nie mogą wziąć kredytów? Na Boga, gdzie tu jest logika? Nie, dobrze, jak dobrze mówię, nie odpowiadajcie, trzeszcie się pan ludzi. Pan teraz mówi cały czas. No bo pan gadał w pierwszej części. Dobra, wycofuję się. Jestem do pana dyspozycji. Ja bym chciał, nie, wie pan, bo wasze pomysły na rozdawanie ludziom pieniędzy brzmią fantastycznie. To jest mniej więcej to samo, co proponuje PiS, tylko w innych dziedzinach. Nie, bzdura zupełna. Nasze pomysły są systemowym rozwiązaniem problemów, a nie rozdawnictwem. Rozumiem. Wie pan, czym się różni rozdawnictwo od systemowego rozwiązania problemów? Ja pan powiem. Na przykład w emeryturach. Jak Jarek wstanie i ma dobry humor, to rząd przed wyborami da dodatek następny, bo to nie emerytura, tylko dodatek. A my uważamy, że powinna pytań jest potrzebna być dwukrotna waloryzacja
w roku, którą ludzie dostaną bez względu na to, czy w tym roku są wybory, czy nie. No nie, ale akurat jeśli chodzi o pomysły PiS-u dotyczące emerytur, to oni zapisali to w ustawach. I te 13, 14 będą rozdawać do śmierci, więc to jest akurat... Ale proszę pana, czy pan wie o tym, bo ja nie może, twierdzę, że to jest świetny pomysł, może pan wręcz przeciwnie. Nie wie, akurat. Nie ma 13 i 14 emerytury w Polsce, tylko jest dodatek w wysokości 1200 zł. To nie jest prawdziwa emerytura. To jest oszukaństwo. Ale tak? Się świetnie nazywa. Tak jak babciowa się świetnie nazywa. Panie marszałku. Czyli chronicie się przed ludźmi, którzy mają proste odpowiedzi na trudne pytania oraz nazywają prawdę inaczej. To są święte słowa. Chroncie się państwo. Ja się pod tym podpisuję. Prawą ręką, bo lewą nie umiem pisać. Ja też nie. Teraz połączyło w tym momencie. Chroncie się państwo przed ludźmi, którzy wam obiecują gruszki na wierzbie, bo was oszukają i jeszcze każą wam za to zapłacić. No, naprawdę. Dobra, tak będzie. Nie, a teraz mogę serio. Jasność, skoro jest tak dobrze, skoro macie tak dobre pytanie, propozycje dla ludzi młodych, bo to oni nie mają mieszkań na przykład, to niech bym wam wytłumaczył jedno. Teraz pytam zupełnie serio i bez kpiny. Dlaczego na przykład najważniejszym dla was wydawałoby się elektoracie młodych kobiet, bo ciągle się do nich zwracacie. Jeśli wierzyć sondażowi IBSP, wśród kobiet do 40 roku życia przegrywacie już nie tylko dramatycznie z Platformą, ale nawet z Konfederacją. Konfederacja proste. Ma 18, a wy 17%. Ale to jest w tym elektoracie. Ale to jest proste. Młode kobiety wolą głosować na Brauna, na Mencena. To jest proste bardzo. Na Korwina niż na Pana. Ale to jest proste bardzo. Nie wierzyć temu sondażowi. Nie wierzyć. Oczywiście, że nie wierzyć, bo wszystkie inne sondaże mówią o tym właśnie, że nasz elektorat opiera się w bardzo dużej mierze na młodych kobietach. Ze względu na hasła, które głosimy, kobiety to wiedzą. Ale żaden po prostu nie wierzę. Tego nie zbadał. Proszę pana, ale... Ten to jakoś badał. Ale chce pan wierzyć sondażom, który na przykład Cebosowi, który mówi, proszę pana, miesiąc temu Cebos podał takie dane. Platforma i PiS prawie miały to samo. Czy pamiętacie państwo, jaka była euforia. Mówili, Cebos, jaki to jest mądry, ale po prostu. Ale my teraz nie rozumiemy, ja nie mówię historia. O Cebosie. Ten teraz sondaż, Cebos o którym podał, że PiS ma prawie 40%, a Platforma 15 albo 20%. I wszyscy mówią, nie, to nie jest uczciwa sondażownia. Chce pan rozmawiać chyba pan robił taką audycję o sondażowniach z panem Dumą. Tak. Ja mam jak najgorsze zdanie o sondażach przed wyborami. Było wiele radości. Ale sekundę, ale wie pan co? Radości. Cytowałem panu akurat nie Cebos, tylko Ipsos. Mogę panu zacytować IBSP, bo to też jest niesamowite. IBSP zbadał 30-latków, do 30, 20-latków właściwie, do 30 roku życia. Chodzi na to, że wśród mężczyzn z kolei Konfederacja ma 57%, a wie pan ile ma Nowa Lewica? 1,8%. No dobrze, ale to znaczy, że jeżeli mamy tyle procent, ile mamy, to znaczy, że w innych grupach powinniśmy mieć dużo, dużo więcej. Proszę pana, miał pan audycję, że nie wierzymy w te sondaże. Natomiast na temat sondażowni. Dystans, naprawdę. Liczą się średnie, liczą się trendy. Dobra, ma pan rację. Liczą się tego typu rzeczy, tak. Ja mam do pana pytanie, krótkie pytanie kilka osób, które kandydują od was list i to super. Bez złośliwości. Dlaczego super. Nie ma na listach pani Beaty Maciejewskiej, posłanki Lewicy? Pani Maciejewska, Beata, została zawieszona przez władze partii w swoich prawach członkowskich, czyli również możliwości kandydowania. Za to, że dostaliśmy informacje, dostał ją Robert Biedron, ja, Adrian Zandberg, Marcin Kulasek. Nagrania, tam było kilkadziesiąt minut z informacją, że jest więcej tych nagrań. Z tych nagrań wynikało, że powinniśmy prewencyjnie skierować tę sprawę do prokuratury, co żeśmy skierowali. Oraz, proszę pana, no tam były różne sprawy związane z działalnością, która wydawała nam się, że powinno to prokuratura... Chodzi o pieniądze czy o mobbing? Nie, chodziło tam o pieniądze między innymi. Oddaliśmy sprawę do prokuratury, tak jak każda poważna firma powinna to zrobić i zawiesiliśmy w prawach członkowskich panią Maciejewską. W związku z tym pani Maciejewska do momentu pewnie, kiedy ta sprawa, prokuratura wszczęła postępowanie. Do momentu, kiedy nie zostanie ta sprawa wyjaśniona, no po prostu nie ma praw. Za to jest mój ulubieniec.
przewodniczący ZSMP odznaczony brązową odznaką imienia Janka Krasickiego, sekretarz generalny Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego oraz wieloletni przewodniczący Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej oraz członek Prezydium Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Jerzy Jaskiernia. Gdzieście wy go odnaleźli? Proszę pana, pan Jerzy Jaskiernia startuje z list lewicy od wielu, wielu lat. Mogę panu powiedzieć tak. Wybitny profesor, wykładowca, człowiek, który weryfikował się w wyborach parlamentarnych niejednokrotnie, były minister sprawiedliwości. W czyich miał być? No to jest oczywiste. Ale niech pan posłucha, bo jak trafnie odpowiadam, to za naszych rządów, za naszych. Te rządy, proszę pana, były w Polsce po transformacji. Wtedy mieliśmy 42%, przypominam. Były czasy. W związku z tym nie widzę, znaczy, wie pan, pan nie odgradza czasów. Polska jest jedna. I to nie jest tak, i to jest propozycja dla młodzieży, dziadek komunista, nie, tak? Nie, proszę pana, my mamy 3 pokolenia. Nie dziadek komunista, niech pan ma dystans do tego. Proszę pana, żyłem w czasach PRL-u. Pan akurat żył całkiem dostatnio. Jeżeli ktoś uważa, że te czasy i polityka historyczna, że te czasy było samym złem, to uprzejmie informuję, że tak nie było. To porozmawiamy nie o przeszłości, tylko o przyszłości. Ktoś ten kraj odbudował, ktoś stworzył przemysł, taki jaki by mógł być na miarę państwa socjalistycznego w określonym miejscu. Chcecie mieć Jaskiernię na listach. Chcemy pamiętać o ludziach, którzy... mieć Janę Szostak na listach? Chcemy pamiętać o ludziach, którzy również mają swoją historię. Dobrze. Tak? Każdy ma jakąś historię. Niektórych należałoby się wstydzić. Jana Szostak ma różne pomysły. Ja nie uważam, że Jaskierni należałoby się wstydzić. Halo, chciałem panu powiedzieć. Tak, ja rozumiem, że pan tak nie uważa. Ja uważam, że... Aleksandra Kwaśniewskiego należy się wstydzić. Był w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wie pan, no mamy inne poglądy w tej sprawie. To skwitowaliśmy, panie przewodniczący. Jana Szostak z kolei ma inne pomysły. Jana Szostak chciałaby na przykład rozebrać mur na granicy polsko-białoruskiej. I to jest proste pytanie. Czy to jest pomysł Jany Szostak prywatny, czy to jest pomysł całej lewicy? Jeżeli ktoś się dziwi temu, że Białorusinka chce w przyszłości, żeby nie było muru między Białorusią a Polską, to ja współczuję. Ja panu powiem tak, pani Cielowska, wielu działaczy panu... białoruskich, którzy byli tu w studiu, mówią jednoznacznie, tak należy budować mur. Tak, okej. Pani Jana Szostak ma inne zdanie. Tylko tak, po pierwsze radziłbym wszystkim, którzy ją krytykują, pamiętać, co dla opozycji białoruskiej robiła, jak wykrzykiwała wszystkie sprawy. Błagam pana, akurat ja znam Janę Szostak dłużej niż pan. Po drugie, proszę pana, moim marzeniem, i pana też przypuszczam, są takie czasy... Czy odpowie pan na pytanie? Ale niech pan posłucha. Chcę kiedyś, żeby ten mur został zburzony, żeby w Białorusi była demokracja na Białorusi. I w takim kontekście wypowiedziała się Jana Szostak. Dobrze, tak? To jeszcze jedno pytanie. Czy pan też jest za tym, żeby aborcja była legalna do 9 miesiąca ciąży? Proszę pana, nie jestem za tym. Kropka. Nie ma tego w programie Lewicy, ale pani Szostak tego nie powiedziała. Nie sprawdził pan. Słuchałem pani Jany Szostak, ja z nią rozmawiałem. Nie. Chodzi o tę wypowiedź. Ta wypowiedź dotyczyła płodu, który jest nieodwracalnie zmieniony, bądź umarł. W związku z tym kobieta ma prawo, żeby ratować swoje życie i zdrowie w każdej chwili, bo umierają przez to kobiety. Czy wybiera się pan na marsz Platformy Obywatelskiej, na marsz Miliona Serc, tak jak go nazwał Donald Tusk? Proszę pana, już niedługo gospodarzem tego marszu jest Donald. Donald jest organizatorem i gospodarzem tego marszu. Marzyłoby mi się, żeby polska opozycja stanęła koło siebie i powiedziała jednym głosem, że będziemy współrządzili i że głosujcie pan na trzy partie. Czy pan nie pójdzie? Proszę pana, prosiliśmy Donalda Tuska o to, żeby określił zasady organizacyjne. Czekamy na to spotkanie. Absolutnie czekamy na to spotkanie. Ale zaraz, panie marszałku, niech pan
Proszę pana. Będzie łaskaw odpowiedzieć mi na pytanie. Czy pan się wybiera, jeśli Donald Tusk spełni jakieś wasze, nie wiem, oczekiwania? Ale żadnych, żadnych oczekiwań. No to w czym jest problem? Dobrze, jest gospodarzem tak. tego spotkania. Tak? Pan na temat, mamy 15 dni do wyborów. To będzie 15 dni przed wyborami. Poprosiliśmy Donalda Tuska, przynajmniej ja poprosiłem, powiedz, jak sobie to wyobrażasz? Wyobrażasz sobie prosto, marsz. Czekam, proszę pana, czy pan pamięta, ile było krytycznych opinii na temat tego marszu, który był 4 czerwca? Panie marszałku, ja czy pana pan nie pamięta, krytykuję, że po tym marszu, ja bym chciał usłyszeć tylko, czy pan się wybiera, czy pan pamięta, się nie wybiera. Że po tym marszu była sytuacja taka, że we wszystkich badaniach opozycja demokratyczna ma gorsze notowania niż PiS i Konfederacja? W związku z tym trzeba to zrobić mądrze. Tusk jest mądry. Myślę, że ustali z innymi partiami zasady. Zostaną ustalone zasady. Nie chcę odpowiedzieć na to pytanie, rozumiem. Zostaną ustalone zasady, będziemy podejmowali decyzje. Jasne, tak? Czyli na razie nie ma żadnej decyzji. Nie ma, bo prosimy Donalda Tuska o to, żeby ustalił te zasady. Czekamy na to. Czy będzie ruch prawostronny, czy lewostronny? Bo jaka to jest zasada w marszu? Proszę pana, jak pan organizuje imieniny w domu, to no. pan... To zapraszam gości. Nie. Wszystkich pan zaprasza gości, tych, tak? A ci, którzy nie są zaproszeni... Nie ma zasad. No nie wiem, no przychodzą goście i proszę pana, ludzie wiedzą, jak się zachować. Ale jeszcze raz panu mówię. Pamięta pan tę sytuację, kiedy ja z Biedroniem przemawialiśmy gdzieś w jednym miejscu. Kosiniak z Hołownią chodzili, bo nie wiedzieli, gdzie mają dojść. Czy naprawdę polska demokracja i strona opozycyjna nie może w tej sprawie się dogadać? Dlatego prosimy Donalda Tuska, żeby określił zasady i tyle, nic więcej. Bardzo państwu serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Panu przede wszystkim dziękuję. A państwu za wysłuchanie. Rzecz jasna, do usłyszenia w poniedziałek. Dziękuję.